Ostatni wagon aktualnie zaniedbany, ale wjeżdżamy już w perony, więc widzimy, że przed sobą żadnych rozjazdów nie będziemy mieli, mniejszego semafora. Najbliższy semafor wskazuje na to, że znaczy się na dozwoloną prędkość. Na taki też się będziemy rozpędzać. Następna planowa stacja to Wyrnica. Już to chyba o tym wspominałem. Więc w tamtą stronę się przemieszczamy. Zwolnienie tylko na jazdę do 110 na godzinę. To właśnie był wskaźnik informujący o prędkości szlakowej. Nie rozpędzajmy się, ja tylko sprawdzę jeden element w OBS-ie. W czasie przyspieszania. Nie mam bramki głośności na danej nowe, za więc jest w porządku. No widzę semafor informujący, że następny semafor będzie następny. Więc również rozpoczynamy fazę hamowania. Że widzę już, że nie jest on następny. Tylko będzie on ograniczał prędkość. Oczywiście tego przybliżenia nie mamy w prawdziwym życiu. Ta informacja, że będzie jakieś ograniczenie stanu. 60 km na godzinę. Idźmy tak, żeby być przygotowany. Niesiono wystąpię w niedalekiej przyszłości. Kanał 5 to widzę będzie. Dobrze, kanał 5, próba radia. Dobrze, wyjechaliśmy do tej 60. Mam nadzieję ogólnie, że mnie słychać odpowiednio. Sam też. Chociaż tu jeden pan, co miał do tego jakieś przeciwwskazania. I ostatni wagon również już jest w peronach. Podjeżdżamy pod sam wskaźnik. O 4. I luzujemy skład. Mamy bez szarpnięcia żadnego najmniejszego dohamować. Wszystko jest prawidłowo, jak powinno być.
Na nowo powinniśmy przejmieć wyjazd. Widzę, że wyjazd jeszcze się nie świeci. Pewnie dlatego, że jakiś tam pociąg stoi na trasie. Uwaga, informujemy, że od dnia 19 marca nastąpią zmiany w rozkładzie jazdy niektórych pociągów regionalnych. Szczegóły na tablicach ogłoszeń i w punkcie informacji. Nie słyszałem co Lionel w tym radiu przez to wszystko. No bo tu jakiś pociąg towarowy będzie wjeżdżał, tak? No wprost. To on jest do mnie na kursie właściwie bezkolizyjnym. No ten. Jest zielony, ja się zastanawiam, czemu ja stoję. Stoję, bo jest zielony. Pani tu usiadła na moje miejsce. Ciekawie pani wygląda dzisiaj. A to pani to z powrotem się odwodząc. I za dużo ludzi jedzie z tej ulicy. Naturowa. Bo kolejna stacja jest właśnie stacją końcową. Czyli Turów. Mamy tu jazdę z maksymalną dozwoloną. Tego co widziałem tam na semaforku. Jesteśmy na kanale 5 cały czas. A tu jakiś pociąg towarowy. Oni ograniczyli do 70. Już nie ma co się rozpędzać. Mniejsza na następnym jazdy. No na 70. To już jest koniec tego ograniczenia. Tylko kawałek był w sumie. Nic wielkiego. Ciekawe na ile te tory już są odrestaurowane, więc zupełnie, że wjeżdżamy na motorowo od tej strony. To pamiętam, że jakoś inaczej się jechał na Turów. No zupełnie inaczej. Nie było tej informacji o sprawności przejazdu. To na pewno. To był przystanek kolejowy, jak mogliście państwo przyglądać.
drugiej stronie również się takie zrobimy. To są oczywiście odpowiednio oznaczone. Wskaźnik o tym przejeździe, drodzy Państwo, był umieszczony perfekcyjnie, dość idealnie za tym słupem. Ktoś chyba nie przemyślał, że maszynisty mogą z pociągu się widzieć. Wskaźnik teraz umieścić przed słupem, umiejscowić go za. No dobrze. Pamiętajmy, że jest to wersja beta. Więc mam nadzieję, że autor scenery to naprawi. A my na razie zwalniamy. Pamiętaj, że tu 80 ma być. Ahoj. Ostrzeżenia były. Posłuchamy na są ostrzeżenia. Się do nich stosujemy. I uważamy. Następny semafor wskazuje sygnał stojenia, już nie wskazuje. On wskazuje sygnał zezwalający na jazdę. Bo nawet przed ociek mamy. Na się nie będę, że to krapikowi. Tak, krapikowi. Wiem, bo to opóźnienie mamy. Nie wiem, to nabraliśmy, wyjechaliśmy prawie o czasie. Ten widzę. Skąd to opóźnienie?
wyjeździe elektrycy wymieniają, proszę nas ich zobaczyć. No skoro proszę, trzeba by im nie dać. Mamy 70. Pracują czy się obijają? Pracują. Nie, obijają się. Nie pracują. Ciepłe, a później turów. Stacja końcowa. Widzę, że tutaj te kominy się jeszcze świecą, znaczy no, jeszcze nie mają animacji migającej. Ale to też kiedyś wprowadzę. Wierzę w to. Ja kiedyś to zrobię. Jak to zobaczmy na stole. Wejdę po hamulce. Trzeba też skanują. I ograniczenie zostało do 40. No cieszymy się. A nie cieszę się z tego stałego ograniczenia do 40. Pokazane. Ale gdzieś i tak tutaj powinno się znaleźć. Nie będziemy za bardzo przyspieszać. Skoro i tak zaraz mamy hamować. Poniżej 60 bym pociąg całkiem wybrany. No trochę wyboju. Trochę potrzęsie. No cóż, czasami patrzeć też musi. Zaraz wyjeżdżamy z tego ograniczenia. Nie ruszamy ile sił wtłoka torowa. Żeby nie mieć opóźnienia na sam koniec. No z tego biorą się potem te wszystkie statystyki. Że pociągi na koniec stacji przyjechały z opóźnieniem, ale to są chyba powyżej 5. Czego wliczamy. My się jeszcze mieścimy w tym przedziale. Do 5 minut opóźnienia. Ale lepiej być punktualnie. Już ciemno się zrobiło w symulatorze.
Widać fajnie przez cały zachód słońca. Przejechać po symulatorze. Ciekawie to wygląda na pewno. Nie, no, no kraska naprawdę przyjemna. Czułem dzisiaj moment od razu ten DLK klasy jechać. No wtedy jako EP07 się wybrać. No nie, EP08. No ale cóż. Pojechaliśmy na Jakolicę. Ale gwiazdy, coś się kiedyś wybierzemy, przymusowo oczywiście. Jeszcze też drabinowo rana. Trzeba będzie przejechać jakimś składem pośpiesznym. Czas kiedy na drabinie. Jest przejazdem do samego pani. Sprawa, pamiętam te darki. Czyli tu się jest jedno miasto, pamiętam, bo jest to dziecię. Mówimy. Pojeżdżają do Turowa. Wjazdy bicykl. Mogę wybić się na budynku pośmiecienia. To, że muszę cię. Dobra, opuszczamy hamulec. No i wyrobiliśmy wystarczająco. Jeszcze tam 60 będzie do chwili. Ale to jeszcze go podtrzymajmy na razie przy tym 80. Myślę, że będziemy zaraz opóźnieni, chyba więcej niż można. Miejmy nadzieję, że nie, ale myślę, że jakoś dziwnie to winę. No już mamy opóźnienie minut. Nie widzę, że chyba jeszcze nawet gwiazdy nie ma. Na razie gwiazd na stój. No ciekawe, drodzy Państwo, ciekawe. Dobra, zjeżdżamy. Jechaliśmy. Ruszamy. Gwiazd jest podany. Więc jest w porządku. I 60 czasowa będzie. Nie wiem ile będzie na tych rozjazdach na bok. Ja zaraz się dowiemy. Chyba 40 to zapewne. Już nie było tych szybkich rozjazdów do 60. Się nie pomyliłem nawet. Dobrze, więc odhamowujemy i wjeżdżam. No to się 3 minuty, wyrobimy się do tych 5, z których liczy się pociąg jako opóźnienie. Zostaty. Zatrzymamy się przed 39. Jesteśmy na czerwonym. Ponad 38 byłoby dobrze się zatrzymać.
I tutaj pasażerowie przejdą na następczą komunikację pozostałych celów. A my zakończymy naszą dzisiejszą służbę. Tak, bo tam był remont, pamiętam, na tamtej linii. Przecież zaczynali, co był tylko jeden tor aktywny, a teraz już. Co mieli, że wszystkie tory wyłączyli z użytku. Dobrze, więc drodzy Państwo, tym optymistycznym akcentem. Będziemy kończyć dzisiejszy najmłodszy odcinek. Więc komentujcie, subskrybujcie. Ja się z wami żegnam i do zobaczenia. Na razie, cześć. Pa, pa.